Witajcie moi drodzy, dzisiaj chciałbym wam pokazać podstawy aplikacji Make. Make jest aplikacją no Code, dzięki której możemy automatyzować pewne zadania, które wykonujemy codziennie w internecie z różnymi aplikacjami. Zobaczymy sobie jak wygląda interfejs Make, a także stworzymy sobie prostą, ale ciekawą myślę, pierwszą automatyzację. Jeśli więc interesujesz się automatyzacją i oszczędzaniem czasu i pieniędzy w wykonywaniu codziennych zadań, to z pewnością ten film da ci wiele wartości. Zapraszam do oglądania. Aby skorzystać z Make'a, musimy wejść na stronę make.com, zarejestrować się i zalogować. Po zalogowaniu znajdziemy się dokładnie na tym ekranie, co widzimy tutaj. Jest to zakładka organization. Jest to nasz tak zwany dashboard, gdzie widzimy z jakiego planu. Obecnie korzystamy, my korzystamy z planu darmowego, jaki jest koszt tego planu, ile mamy w tym planie operacji, ile mamy niezużytych operacji, jak często płacimy za, za naszą aplikację. Generalnie są dwie opcje: miesięczna lub roczna. Jeśli chcemy, chcemy zmienić ten plan na płatny plan, który ma więcej możliwości, oczywiście jak tu widzimy, na przykład na kolejny plan, który kosztuje. 9 dolarów miesięcznie przy płatności rocznej, a przy płatności miesięcznej kosztuje 10 dolarów 59 centów za miesiąc. Mamy już 10 tysięcy operacji, ale możemy też wybrać opcję, która będzie miała więcej operacji. Operacje możemy też dokupywać na miesiąco, więc nie ma sensu wy wybierania zbyt dużej ilości operacji na początek, bo zawsze można zwiększyć taką ilość operacji przez dokupienie indywidualnych operacji w, w pakietach, jeśli nam zabraknie w danym miesiącu lub zwiększenie planu na wyższy. W planie darmowym mamy dostęp do ponad 1000 aplikacji aplikacje to jest coś takiego jak Dropbox. Google Sheets, Google Docs, Airtable. Mamy też nielimitowaną liczbę użytkowników. Możemy mieć dwa aktywne scenariusze w planie darmowym i scenariusz to jest tak naprawdę program, jaki chcemy wykonać na, na jakiś tam zestawie danych pobranym z Google Sheets czy z Dropbox, czy z, z jakiegokolwiek innego źródła. Pobieramy jakieś dane Przetwarzamy je w jakikolwiek sposób i zapisujemy najczęściej gdzieś w inne miejsce albo w to samo miejsce w jakiś tam przetworzony sposób. Co to jest scenariusz, będę dokładnie Wam pokazywał i zrobimy sobie też w tym filmie jakiś przykładowy prosty scenariusz. W planie darmowym mamy też maksymalny czas wykonywania scenariusza, to jest do 5 minut co jest generalnie dosyć dużo, ponieważ średnio każdy scenariusz wykonuje się w nie więcej niż kilka sekund. Mamy limit 5 MB na plik, czyli jeśli przesyłamy jakiś, przetwarzamy jakiś dokument do plik audio, to będzie nasz limit, z którego możemy skorzystać. Jeśli będziemy wykonywać nasze scenariusze w określonych interwałach, czyli w odstępach czasu, w planie darmowym możemy ma maksymalnie co 15 minut, minimalnie co 15 minut, tak naprawdę wykonywać nasze operacje. I to są tak, tak naprawdę najważniejsze parametry planu darmowego. Jak widzimy w tym planie, na przykład płatny, mamy już 10 tysięcy operacji. Mamy nielimitowaną ilość scenariuszy jakie możemy mieć aktywnych scenariuszy Mamy 40 minut na wykonanie danego scenariusza, 100 MB na plik możemy wykonywać scenariusze co minutę, więc jak widzimy mamy dużo już większe możliwości w planie płatnym, ale spokojnie możemy zacząć i sprawdzić sobie jak działa Make w planie darmowym. W tej zakładce Organization mamy dużo informacji o naszym zespole, o użytkownikach w tym zespole, o płatnościach, zainstalowanych aplikacjach i jakichś zmiennych, system, systemowych, zmiennych systemowych, które też możemy wykorzystywać w naszych scenariuszach. Po lewej stronie mamy dodatkowe opcje i nie będziemy o nich wszystkich mówić szczegółowo, ale warto wspomnieć właśnie o zakładce Scenariusze, gdzie będą przechowywane nasze. Scenariusze, czyli programy, które stworzymy. Możemy tutaj sobie tworzyć foldery, żeby je uporządkować, na przykład test. I tutaj możemy wrzucać scenariusze, na przykład jak będziemy sobie pewne rzeczy testować. Aby stworzyć nowy scenariusz, klikamy tutaj. No i tutaj mamy na przykład listę różnych aplikacji. Jak widzicie, jest ich. Sporo, tak jak pisze Make, ponad 1000, i mamy tutaj na przykład, co tu mamy? Z takich najbardziej popularnych mamy Google Sheets, Google Docs, Google Chat, inne aplikacje Google. Co możemy, mamy tutaj Zoom, mamy tutaj Airtable, mamy tutaj Dropbox. Mamy różne mm, aplikacje, takie jak na przykład Asana do zarządzania projektami i wiele do wysyłania SMS-ów, mm, Mailchimp na przykład i wiele, wiele innych. Przykładowy scenariusz zbudujemy sobie później, yy, a jeśli nie chcemy budować scenariusza od początku, mamy też zakładkę Templates i tutaj Make nam podpowiada, Jakie przykładowe scenariusze możemy sobie zbudować? Na przykład, tutaj, jeśli dostaniemy maila, możemy zapisać te informacje do Google Sheets, możemy zapisywać załączniki z maili do Google Drive, możemy zapisywać nowych subskrybentów z Google Sheets do MailChimpa i wiele, wiele innych. Dalej mamy tutaj opcję Connections, czyli. To są nasze połączenia. Jeśli będziemy chcieli wykorzystywać informacje z Dropboxa, Google Sheets, Facebooka, to każdą taką aplikację, którą będziemy wykorzystywać w Make, musimy zautoryz zautoryzować. I te połączenia, wszystkie te połączenia, które będziemy mieli z różnymi aplikacjami, będą właśnie na tej liście. Dalej mamy, mamy tutaj webhooks, i webhooks to są tak naprawdę takie adresy URL, czyli zwykłe adresy internetowe, na które możemy wysyłać informacje i coś z tymi informacjami, na przykład robić. Możemy mieć formularz na stronie internetowej, na przykład, i wysłać dane z tego formularza na ten webhook. Te dane w jakiś sposób przetworzyć i zapisać na przykład w Google Sheets czy na Dropboxie w jakimś pliku. Ale możemy robić też wiele różnych innych rzeczy. Webhooki są bardzo użyteczne. Szczegółowo omówimy je w jednym z kolejnych filmów. Dalej z takich ważniejszych rzeczy to są data stores, czyli to jest tak. tak tak naprawdę baza danych w Makeu, gdzie możemy zapisywać i odczytywać informacje i wykorzystywać te informacje w naszych scenariuszach, też omówimy sobie tutaj to Data Stores w jednym, szczegółowo w jednym z kolejnych filmów. No i mamy też Data Structures, czyli jeśli dany scenariusz albo dana aplikacja w Makeu będzie wymagała danych, przesłania danych w określonym formacie. To tutaj właśnie definiujemy, jaki jest ten format. Jeśli ten format danych, który będziemy chcieli przesyłać do danej aplikacji, nie będzie się zgadzał z tą strukturą, to aplikacja po prostu nie przyjmie e, tych informacji. Jest to metoda tak naprawdę walidacji danych, czyli sprawdzania, czy dane są przesyłane w określonym formacie, aby scenariusz wykonał się prawidłowo. Dalej mamy tutaj Resource Hub, gdzie możemy się dowiedzieć coś więcej na temat Make'a. Dalej mamy nasze aplikacje, czyli możemy sobie stworzyć tak jakby nasze własne aplikacje w Make'u. Mamy też notyfikacje. Jeśli coś pójdzie nie tak scenariusz wykona się nieprawidłowo, dostaniemy informację na naszego maila. A także zobaczymy notyfikacje tutaj w tym miejscu. Dalej mamy pomoc, czyli jakieś tam dokumentacje, kontakt z supportem, a także Akademię Make, a także dostęp do naszego profilu, gdzie możemy zmienić nasze dane, adres e-mail, imię, nazwisko, tego typu rzeczy, i dostęp do programu partnerskiego. Tak więc wygląda w skrócie interfejs Make'a, a teraz próbujmy... Stworzyć jakiś przykładowy scenariusz. Tutaj mamy, stworzyłem taki przykładowy formularz Google Forms, i po wypełnieniu tego formularza dane tutaj lądują w tym arkuszu Google. Jest to prosty formularz, który ma tylko imię, nazwisko oraz wiek, ale co chciałbym zrobić? Na przykład możemy sobie tutaj zmienić tą zakładkę na odpowiedzi albo zgłoszenia, ale powiedzmy, chciałbym też stworzyć dodatkowe, e, dodatkowy podział, że na przykład na dzieci, tak się nie pisze, dzieci, dzieci tak pisze i dorosłych. Dorośli. OK, i teraz tu będziemy mieli wszystkie zgłoszenia, natomiast w tych zakładkach będziemy mieli zgłoszenia z podziałem na dzieci i dorosłych. I w podziale, w tym podziale na dzieci i dorosłych e, pomoże nam właśnie make aby stworzyć taki scenariusz, który będzie nam dzielił te zgłoszenia w Google Sheets na dzieci i dorosłych. Musimy iść do Make'a, do zakładki Scenarios i teraz powiedzmy, że stworzymy sobie to, ten scenariusz w folderze test. Klikamy Create a new scenario. Teraz klikamy tutaj w ten oto przycisk i szukamy aplikacji Google Sheets. Ok, tutaj mamy aplikację Google Sheets, i teraz tutaj wybieramy sobie Trigger, i będzie to Watch New Rows, czyli za każdym razem, kiedy nowe, nowa linia zostanie dodana w tym arkuszu Google, ten scenariusz zostanie wykonany. Teraz ważny element. Musimy, tak jak mówiłem wcześniej, połączyć, zautoryzować Make'a, aby mógł korzystać z naszego Google Sheets. Czyli klikamy tutaj ten przycisk Create a Connection. Nazywamy sobie tutaj dowolnie jak chcemy. Ja już zostawię tutaj sugerowany, mm, sugerowaną nazwę My Google Connection. I klikamy Sign in with Google. Teraz musimy zalogować się do naszego konta Google potwierdzić tak jakby przeczytać potwierdzić jaki dostęp do naszego konta Google będzie miał. Make, klikamy allow. No i mamy nasze gotowe połączenie. Teraz wybieramy sobie tutaj nasz arkusz, do którego będzie miał dostęp Make. I w naszym przypadku są to zgłoszenia YouTube. Sponses, wybieramy zakładkę, czyli nazwę arkusza. W naszym przypadku będą to zgłoszenia. Czy arkusz zawiera nagłówki? Tak. Tutaj mamy zakres i to jest od A do Z, to jest w porządku. I tutaj mamy limit, maksymalnie limit, jaki będzie make pobierał za każdym razem. Powiedzmy, że zrobimy, że to będzie jedna linijka. Ok. Mimo, że scenariusz nie jest jeszcze dodatkowo gotowy, możemy go sobie zapisać. Możemy też zmienić nazwę, jeśli chcemy, na inną. Możemy kliknąć tutaj i zmienić nazwę. I teraz, jeśli wypełnimy ten formularz Google Forms i wyślemy te dane, to zobaczymy te dane w naszym arkuszu i dodatkowo, jeśli wyrok jeśli wykonamy to polecenie w Make'u, to zobaczymy, że te dane zostały przesłane do, do Make'a. I mamy tutaj Jan Sowa, wiek 27 lat. I teraz, aby dokonać podziału tej informacji na zakładki dorośli i dzieci, dodajemy kolejny moduł i dodamy moduł, który nazywa się Router. Jest on w aplikacji, która nazywa się Flow Control Router, i teraz możemy dokonać podziału tej informacji na różne i przesłać je w różne miejsca, w zależności od warunków, jakie chcemy, żeby te dane spełniały. Czyli powiedzmy, tutaj zrobimy sobie, wybierzemy Google Sheets, znowu. I zrobimy sobie dodaj wiersz do tego samego arkusza, ale tym razem do zakładki dzieci. Tak, zawiera ten arkusz nagłówki. Timestamp możemy sobie wybrać tutaj. My ma taką zmienną, która się nazywa timestamp, czyli wybieramy to. Dalej sobie wybieramy imię. To będzie nasze imię, które otrzymaliśmy z tego arkusza Google. Nazwisko będzie to samo nazwisko. Wiek będzie wiek. Klikamy OK. To samo robimy tu. Dodaj nowy wiersz do zgłoszenia YouTube, do zakładki dorośli. Nagłówki tak. Timestamp jest tutaj. Imię jest tutaj. Nazwisko jest tutaj, wiek jest tutaj, i są to tak naprawdę dwa takie same moduły. Natomiast co się będzie różnić, to to, że dodamy tutaj filtr. I teraz, klikając na tą ikonkę tutaj tej, tego narzędzia, możemy kliknąć setAble Filter, czyli stworzymy filtr. I filtr nazwiemy sobie dzieci. Warunek tego filtra będzie taki, że wiek będzie mniejszy. Czyli less than 18, czyli jeśli ktoś będzie w wieku poniżej 18 roku życia, to będzie zapisany w zakładce dzieci. Tak samo tu setup filter, nazwiemy go dorośli. I teraz wiek będzie większy lub równy. 18. Dorośli są od 18 roku życia. Ok. I to by było w zasadzie na tyle, co nam pozostaje to przetestować, tą teorię, czy to nam faktycznie zadziała. Czyli idziemy jeszcze raz do naszego formularza Google. I teraz jeśli dodamy do naszego formularza powiedzmy Monika Nowak wiek 17 lat i teraz przejdziemy do make'a i uruchomimy nasz scenariusz. To jak widzimy, mamy tutaj informację Monika Nowak lat 17 i Tutaj widzimy, że ta informacja przeszła przez ten field dzieci, ponieważ jest 17 lat, to jest poniżej 18 i powinna zostać dodana do tutaj tej zakładki dzieci. Jak widzimy, to się zgadza, a dorośli nikogo tutaj nie ma. Więc jak widzimy, nasz field zadziałał. Zróbmy jeszcze jeden test. Marek Nowacki, lat 56. Wykonujemy scenariusz. I tym razem przeszedł filtr dorośli. I jak pójdziemy tutaj do naszego, jak widzimy, marek Nowacki, wiek 56. I oczywiście to jest tylko prosty przykład. Oczywiście te dane możemy przetwarzać w dowolny sposób. Możemy sobie dodać tutaj na przykład dodatkowy, dowolny moduł. Powiedzmy, że chcę dodać Google. Chat. I w tym module możemy na przykład dodać jakąś informację do, do pokoju stworzonego w Google Chat. Więc zróbmy połączenie. Tutaj potrzebujemy room e, web, e, webhook URL. I jeśli pójdziemy do naszego Google Chat, ja tu mam taki bot test, który sobie testowałem już wcześniej w ten sposób. Jeśli pójdziemy do Apps and Integrations e, i Manage Webhooks, tutaj mamy taki link. Jeśli nie będziemy, e, będziemy mieć żadnego tutaj webhooka, to po prostu klikamy Add another, e, albo jeśli mamy po polsku, jak on mamy Google e, Chat po angielsku, e, prawdopodobnie będzie coś po polsku, dodaj. E, musimy stworzyć taki webhook skopiować go, wkleić ten webhook tutaj, zapisać i powiedzmy dodać wiadomość nowa, nowe zgłoszenie, przykład. I dodać tutaj w nawiasie imię i nazwisko. Ale prawdopodobnie nie chcemy dostawać informacji na Google do każdym zgłoszeniu, więc możemy sobie ten moduł przenieść tak naprawdę w inne miejsce. Ja sobie przeniosę ten moduł tutaj, stąd go usunę. Auto align i teraz mogę zrobić coś takiego, że wyślę sobie informację na Google Chat. Stworzę sobie tutaj filtr, który nazwę Janek. I warunki będą takie, że jeśli osoba zgłaszająca, e, jeśli imię e, to jest Jan i nazwisko Kowalski, to wtedy wyślij mi informację na Google Chat. Janek się zarejestrował. Ok, ale tylko w przypadku, jeśli to będzie Jan Kowalski. Zapisujemy ten scenariusz. Wysyłamy. Informacje, najpierw Jan Nowacki lat 45. Wysyłamy, wykonujemy i Jan Nowacki został zapisany na liście dorosłych, ale nic tu nie mamy w Google czacie. A teraz jeśli wyślemy. Jan Kowalski, lat 34. I wyślemy to, jak widzicie, tutaj nie tylko został przeniesiony zakładki dorośli, ale też powinniśmy dostać taką informację na Google Chat. Jak widzicie, dokładnie mamy taką informację na naszym pokoju na Google Chat. Janek się zarejestrował. No i właśnie tego typu scenariusze i wiele, wiele innych możemy sobie właśnie tworzyć za pomocą Make. A. Zamiast przetwarzać te dane ręcznie, przesyłać je z jednego miejsca w drugie, może to za nas zrobić automatyzacja i w tym przypadku aplikacja, która nazywa się Make. Warto tutaj jeszcze wspomnieć na koniec, że te numerki tutaj na które możemy kliknąć i zobaczyć, co się działo w danej operacji, to też jest numer, jest liczba operacji, które właśnie się wykonały. Czyli w tym przypadku, w przypadku tego scenariusza, mamy raz, dwa, trzy, cztery wykonane operacje. Jak mówiłem wcześniej, mamy tysiąc operacji w darmowej opcji i każde takie wykonanie zabiera kilka operacji. i W tym przypadku ta. Ta konkretna operacja z wysłaniem informacji na Google Chat kosztowała nas 4 operacje. I jak przejdziemy teraz sobie do naszego pulpitu, to właśnie widzimy te operacje i wszystkie te testy, które zrobiliśmy kosztowały nas 28 operacji i 2,6 KB danych. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie ciekawy i pomocny. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o automatyzacji i innych ciekawych narzędziach, które można wykorzystać w internecie, zapraszam Cię do subskrypcji po więcej podobnych materiałów w przyszłości. Pozdrawiam, cześć.